Dzień dobry wieczór, Tomek. Przed wami Pillars of Eternity. Jesteśmy w ruinach Le Aremen, gdzie ostatnio spotkaliśmy się z Witrakiem i puściliśmy go wolno. Ale zastanawiałem się, co tutaj się da zrobić, więc wczytałem poprzedniego save'a. Był tutaj jakiś możliwy rytuał do wykonania, do którego potrzebny był nośnik duszy, który to ten Witrak właśnie posiadał. Więc z tego wcześniejszego save'a sobie... No cóż, wczytałem, zabiłem Witraka, zdobyłem ten nośnik duszy i tak zamierzam kontynuować z tamtego innego mojego normalnego save'a, ale chciałem zobaczyć, co tutaj się stanie, no i co. Nie była to jakaś super trudna walka. Mamy... Gdzie jest ten nośnik duszy? Pewnie tu... Tu? Nie, nie tu? To jest zwykła Adra. Tu jest. Ten duży adrowy kamień jest zaskakująco lekki jak na swoje rozmiary. Furia promienieje z niego niemal fizycznym ciepłem, świergocząc w moim kierunku jak stwór, któremu go zabrałem. No i właśnie, jest tutaj jakiś możliwy rytuał do wykonania. Podejrzewam, że... Tutaj będę... Zaraz, już nie pamiętam, jak, co tu dokładnie trzeba było zrobić. Tutaj... A. Tutaj muszę jakąś broń włożyć, czy co? Aha. Dobra, wojownik musi zawezwać dwóch świadków, którzy zajmą stanowisko na symbolach, które tam wcześniej widzieliśmy. Musi wejść na podium, dzierżąc naczynie. Dobra. Gdzie są runy? Wiatraczek i UFO. Nie wiem, czy ma znaczenie, kogo, gdzie postawimy. Powiedzmy, Eder będzie UFO, a niezłomny na wiatraczek. Oho. Tym razem coś się dzieje. Wcześniej tego nie było. Wejdź na podium z naczyniem w dłoniach. No to idę. Potęga wymaga ofiar. By czerpać siłę z siebie, musisz czerpać ją z cząstki własnej duszy. Czy pragniesz zakląć swą esencję w tym naczyniu? Jasne. To i tak tylko eksperymentalnie. Podchodzę do dziwnego światła sączącego się z Adry w podłodze. Wykuta z zielonego kamienia twarz patrzy na mnie w milczeniu. Niespodziewanie zalewa mnie gwałtowna fala rozmaitych doznań. Niezwykle przenikliwy pisk rozsadza mi uszy, a moje ciało przeszywa prąd. Nagle czuję, że coś się we mnie kruszy i kurczy. Usiłuję nabrać powietrza do płuc, lecz nie jestem w stanie. I wówczas pojawia się ból. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem tak potwornych męczarni. Coś dosłownie pali mnie od środka, rozrywając moją duszę. Jednak moje ciało ani drgnie, tylko dusza miota się w agonii. Ból znika równie szybko, jak się pojawia. Kiedy rozpaczliwie usiłuję zaczerpnąć tchu, zauważam, że między moimi palcami przesącza się blask naczynia na duszę. W jego wnętrzu wyczuwam własną esencję, niczym echo własnych myśli. Ofiara została złożona. Okej. Czyli włożyłem część swojej duszy do tego naczynia? I o co tu chodzi? Czy mogę tutaj, nie wiem, włożyć jakąś własną broń, żeby ją zakląć? Tylko tą włócznię? Interesujące. Nguitańska włócznia duszy. Aha, to jest... Chwila. To jest po prostu jakiś unikalny... No, unikalne zaklęcie. Celność podczas atakowania. Plus 4 obrażenia. To jest, kurczę, niezłe. I wysysanie życia super duże. To jest bardzo potężny czar. No, zaklęcie. Czy tylko bronie jakieś takie drzewcowe mogę tutaj zaklinać? Nie wiem, czy w ogóle jakieś mam. To jest ta... Nie, chwila. Nie, to też jest włócznia. Może już nie może być zaklęta? Nie, no ma jeszcze miejsca.
Tylko tą jedną mogę? Ciekawe. To jest włócznia, która była tam w tym, w takim sarkofagu, gdzie spotkaliśmy Witraka. Ciekawe. No tak czy owak i tak nie będę tego używał. To było, jak mówię, tylko z ciekawości, co się stanie. Ale interesujące. Więc tak, wczytujemy poprzedni save i idziemy wreszcie do bliźniaczych wiązów. Teraz, który to był? Jesteśmy w wybrzeżu wiązów. Nowy obszar. Który, no, prowadzi do miasta, z tego co widzę. I'm on the trail. Więc powolutku, po cichutku, jaki łuk kadrowy. A tu na razie widzę drzewa. Kto to powiedział? Tak swoją drogą. Sagani? Żeby coś związanego z jej questem. No faktycznie coś tu jest. To nie było prosto przed nami. Antylopa mnie wykryła. Co ja teraz zrobię? Żółki. No dobra. O, to już trochę gorzej. Czatowniki. Ale spokojnie sobie chyba z nimi poradzimy. Dobra, Eder dostaje w papę. Więc może nie aż tak spokojnie. Rzuć zbroję. No. Czatowniki to był wielki problem kiedyś. A teraz już nie. Chociaż Hirawias dogorywa. Jeszcze jeden żyje. A, to Sagadzi w tym swoim śmiesznym stroju. No dobra. Sytuacja opanowana. Może tak zapiszę. Spójrzmy do dziennika. Nie, do misji. To będzie to. Mam się udać na urwisk. A, znajdź łuk adrowy w lesie. Serio? A, no dobra, już nie pamiętam zupełnie tej wizji. Dobrze, że tutaj mamy. Ujrzałem wizję, gdy był w gęstym lesie i biegł w stronę adrowego łuku. No to musi być to. Czyżby on był gdzieś tutaj? Persok. Starszy, za którym Sagani tyle lat się ugania. Jakie efekty. Dobra, może pokonamy te żywiołaki, zanim się gdzieś dalej zapuszczę. Niezłomny, ty uważaj lepiej. Niewrażliwe są? Na co? Pewnie na błyskawice. No ale spoko. Może jakieś składniki do zaklinania wpadną? Łuk adrowy, no jest, spory. Znowu ktoś... co to jest? Człowiek, czy jakieś znowu... Nie wiem, driady chaosu. Gdzie jest mój dziennik? Encyklopedia. Jakaś Adragana. Chyba nie spotkałem się. Żadnych informacji. Jak to wygląda? No, jakaś pseudodriada. Tak na oko. No to i... do dzieła. Przede wszystkim debuffik i te sprawy. Czatowniki. Tam jakieś... co? To jest dusza! Pewnie Persok. Czyżby nie żył? Ups. Dobra, Hirawias, to tam rób co chcesz.
Ja oczywiście, znaczy nie złamy zbroja. Nie wlezie w środek tego zamieszania. Wszyscy dosyć mocno obrywają. Znaczy nie wiem, tam wszyscy. Wszyscy są zmęczeni, o tak. Rzuć jeszcze blesa. Spoko. To nie jest wyzwanie dla nas. A, zapominam używać moich przedmiotów, na przykład... kto to ma... za... tak. Eder ma na przykład tego jakiegoś... żuczka własnego. Trochę późno. Zanim on gdziekolwiek podejdzie, to... A nie, żuk zabił trolla, no nieźle. Za 50 przypierniczył, nieźle. Jeszcze coś żyje, jeden żuczek. A drowy, a okej, okay, no to te są te lepsze. Okej, okay, Hirawias, ty to weź mi nie umrzyj, co? Dobrze by było. Co jest? Zbierajcie dobroci. Let's keep quiet. No i... no to musi być dusza Persoka, bo niby co innego. Mam złe przeczucie. Drowy łuk rozpościera się przede mną, dokładnie tak jak go widziałem oczami Persoka. Zagani rozgląda się, wypatrując śladów ruchu wśród drzew. Kiedy pada na mnie cień łuku, zalesiany brzeg zamienia się w inną scenerię. Stoję w innym lesie. Nagie, poczerniałe pnie wystają z ziemi, jakby w smutku czuwały nad młodymi drzewkami i delikatnymi krzewami. Idę wolno przez las i rozrzucone w nim ruiny. Jedynie kamienne kolumny i rozbite sklepienia pozostały po zniszczonych budynkach. Wśród nich widzę elfy i Orlan. Twarze mają pomalowane, a cięcie wyłuków napięte. Kolejne miejsce. Czyli to nie jest jego dusza? To co to jest? Dobra, może jakiś fragment duszy, pozostałość? Ślad? Spalone drzewa, rozsypujące się ruiny. Gdzie to jest? Cieszę się, że nie rozpoznajesz. To znaczy, że nie zapuściłeś się w ruiny, gdzie nie twoje miejsce. Hirawias patrzy na mnie znacząco, udając, że grozi mi palcem. Brzmi to jak pustkowie na zboczach gór, na północ od bliźniaczych wiązów. A, no tak. To miejsce dawnej bitwy z czasów wojny czarnych drzew. No, więc tak, widziałem. Następne miejsce. Sagani, pójdę za mną. Pójdę za tobą. Przelicza strzały w kołczanie, po czym poprawia go na ramieniu. I always get a strange feeling near the end of a hunt. Like an itch on the end of my nose. I feel like we're close. Przydałoby się, żebyśmy byli blisko. Sprawiasz wrażenie zaskoczonej. I am. After all this time. A part of me had already accepted that I'd never find him. That I'd be stuck wandering like this forever. I'll admit, I didn't believe you at first. Still didn't until now. Nie wierzyłaś mi, więc czemu teraz zmieniłaś zdanie? I haven't spent this much time around anyone since the long hunts in Nasitok. But I've gotten to know you, seen how you deal with Kith. Whatever else you turn out to be when we find Theos, you're kind. I know you wouldn't lead me astray in this. No dobra. Chcę przez to powiedzieć, że ci dziękuję. Od dawna nikt nie uczynił dla mnie tak wiele. Czuję się niemal, jakbym znów była częścią wioski. Co zrobisz, kiedy będzie po wszystkim? Good question. No, chyba wróci i opowie, co się działo? Swoim? Po 5 latach nie jestem pewna, jaki to wszystko ma cel. Persok podążył dalej. A podczas gdy ja jestem tutaj, wszyscy w Masuk zachowują się, jakby nigdy nic. I tak pozostanie, bez względu na to, czy odnajdę Persoka, czy zginę po drodze. Szczerze mówiąc, nie jestem pewna, co to dla mnie oznacza. Uderza wadrową ścianę dłonią. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Najpierw musimy znaleźć Persoka, a także twoją zwierzynę. Przez ten czas pomyślę, co powiem Persokowi. Jak sądzisz, o czym mu opowiesz? I guess that depends on who he is now. I'd like to think that traveling for 5 years entitles me to give him a solid earful about all of it. But what really matters to someone in Persok's position?
The village he left behind? The family he likely won't remember? Na pewno będziesz wiedzieć, co trzeba zrobić. You sound like my mother on my wedding night. Dobre, dobre. W takim razie obyśmy wkrótce znaleźli tych, których szukamy. Więc gdzie to jest? Czemu tu jest jakiś waypoint? Spalony las, no to teoretycznie chyba go gdzieś widziałem. Czy to nie były czarne błonia? Tam chyba był niezłomny? Nie, on był w widłach, magrany. Wydaje mi się, że to czarne błonia. Idziemy tam od razu. Najpierw może zwiedzę tę mapę. Let's keep quiet. Do końca. Zobaczymy, co tutaj się znajdzie. Oho, poza masą jakichś zgub żywiołaków i innych takich przyjemnych właśnie. A propos, Hiravias umiera. Podałoby odpocząć. Ech. Gdzie to jesteś, Hiravias? Czy żyjesz? Może. 60 HP, no. Mam nadzieję, że te nie wybuchają po śmierci. Hiravias się zawodził. No i padł, cholera jasna. Prawie mu się udało. Co to jest? To Palegina? Co ona robi? Jakoś się chyba zagubiła. A campfire would be good. Tak. O, Palegina level dostała. No więc zróbmy tak, odpoczniemy. Znowu jakieś wizje. Dostaniesz level. Jak ona wygląda. Co bym jej chciał dać? No, tak do 4 skradania, jak wszyscy. I dostała żarliwe skupienie, czyli teraz to nie tylko dodaje celności, ale też zamienia część normalnych trafień w krytyki. Aura. Stąd można jeszcze gdzieś iść? Do miasta? Nie, pewnie trzeba iść na... Halo? Pewnie trzeba iść na drugi koniec. O, no właśnie, zestaw obozowy. Buty stabilności. Co to jest? Obrona przed powaleniem i odepchnięciem. Może się komuś przydać? Młoteczek. Zwykły. Znaczy zwykły, solidny. Czy ktoś chodzi bez butów? Heder. Ale jego chyba trudno powalić. Jeśli już, to... pewnie magusy... magusom się to bardziej przyda. Albo sagani. Czemu nie? To są buty. Masz. Zwiedzamy dalej. Czy tu coś jest? Pewnie nie, ale potem sprawdzę. Co tu tyle trupów? No w sumie nic dziwnego, skoro masa jakichś żywiołaków się plącze. Pika, pika. To jest rzeka. Pewnie będziemy mieli jakieś przejście przez most. Który wygląda dosyć interesująco. To musi być droga do miasta. Pozbierał mi kwiatki. Znowu jakaś adra. Masa formacji dziwnych. O, dzień dobry. Skąd tu się tego tyle nabrało? Wygląda, jakby ktoś tutaj zaczął kopać, nie wiem, jaskinie. Chyba nie dokończył.
No tam się lejcie, ja się rozejrzę. Wiele nie widać. Most wygląda, jakby był zrobiony z żywego drewna, no ale niby tutaj druidzi mieszkają w tym mieście, więc pewnie maczali w tym palce. Course. Light, flame and sound. Dobra. Więcej syfu. Kilo Hirawia. Co Palegi... Czemu Palegina używa spluwy? Przepraszam, ale twój miecz dwuręczny jest 50 razy bardziej użyteczny. Nie mi zabrać ten pistolet, żeby jej nie kusiło. Właśnie. A nie mogę. Podczas walki. Tak powinienem zrobić. Bo już nieraz widziałem, że postacie sobie zmieniają broń nie tak, jakbym chciał. Ja mam siekierki, niezłomny. No, niezłomny nie ma automatycznej inteligencji chyba. Dobra. Co jest grade? Wciąż jest ten dziwny bug, że czasami mumłokują postacie. I'm on the trail. Rzeczka. Tam pewnie nie da się dostać. A może się i da? Kolejny most. Tak, to miasto też jest jakieś podzielone na kilka takich kawałków. O, coś znalazłem. Co to jest? Rytuał nieokiełznanej dziczy. przetrwanie plus 3 na 2 minuty. To niby tylko tam miksturki chyba podpakowuje, że są skuteczniejsze. Nie jakoś super użyteczne, przynajmniej na... ogry! Ogr druid, to może boleć. Mam z nimi nieprzyjemne wspomnienia. Dobra. Zanim zrobimy cokolwiek, to zbroja. Proszę. Rzucił. Teraz debuff na wszystkich. Będzie bolało. Co mnie tak rzezi? Jakaś jaskinia. Ogr druid. To on mnie tak masakruje? Uchwyt szponów? Grzechotgruchoczący cios? Jakieś inne pierdoły? Dobra. To jest podniesienie, to jest krytyczne leczenie. Poproszę. Palegina prawie padła. O! No wiesz co, Hirawias, ty rzuć z kolei. Ty coś rzucasz, ale nie obchodzi mnie to. Rzuć swoje leczenie. To jest to, księżycowa studnia. No, poproszę. Nic tu nie widzę. Sagani, kogo ty atakujesz? Nie, masz atakować ogra druida przede wszystkim. Nie wiem, czy ja to przeżyję. Czemu ja nic nie robię? Mam 8 ran, powinienem to wykorzystywać. Wysysa życie. O, Hirawias nie żyje. Trochę smutne. Okej, ja zaraz też nie będę żył. Palegina padła. Dobra, niezłomny. Czemu on nie rzucił tego jeszcze? To jest dziwne. Drugi raz krytyczne podleczenie. Rzucił czy nie rzucił? Nie podoba mi się to. Ja myślę, że sobie łyknę jakąś miksturkę. Niekoniecznie to.
jest niezłomny. Czemu ty nie leczysz? Nie rzucił tego czaru? Albo nie zadziałał? Wiesz co, podnieść poleginę, myślę. What? Może zdążysz. Fuck. Ups. Dobra. Łykaj tą miksturę, kolego. Może zdążę. O, Hirawiasa też podniósł. Podniósł, to miło. Debuff wszystkim. Oho, wszyscy padli. Ale się nie leczą. No to dobra, Eder będzie wszystkich tankował, myślę. Cygani, czemu ty ogra atakujesz, a nie druida? Rage. Jego. Spoko. A ty, nie rozumiem. Niezłomny, może mu przerywali czary. Wszyscy padli. Palegina żyje jakimś cudem. Łyknij małą miksturę. Pewnie ci to nie da nic. Czemu Ederowi się świeci powalenie? Czy on chce kogoś powalać? Może tak po prostu atakuj normalnie. Tego druida. Ready, Watcher. Masakra. No, wiedziałem, że to będzie boleć. Nie myślałem, że aż tak. A te drzewo stoi w idealnym miejscu, żeby totalnie wszystko zasłaniać. Dobra, Eder, dasz radę chyba, może. Rzuć sobie swoją super wytrzymałość. Właśnie, czemu ja nie rzuciłem tego, naszych przedmiotów? To by pomogło. Okej, Sagani się wyprztykała z umiejętności. A jeszcze obydwaj są druidzi. Ederowi na szczęście wychodzi powalenie, to chyba z jego tarczy. Czy on jej używa w tej chwili? Tak. Drzwi do spiżarni. Nieźle, że udaje mu się takich, kurde, gigantów powalać, to jest dobre. Widziałem wcześniej też, że parę razy ogrów powalił. Jestem pod wrażeniem. Spoko, Eder przeżyje. Jeden druid zaraz padnie. Czemu żuczek powalony dalej? Dalej. No, Sagani, dajesz. Żuczek chyba padł, albo odwołało go. No, druid. Sagani coś ma problem. Okej. Okay. No, to powinno pójść dobrze. Chodź tutaj gdzieś, bo... Pieprzone drzewo wszystko zasłania, jakie to upierdliwe. Wyłącz to. Epicka walka, pojedynek jeden na jednego. Co to jest? Regeneracja? Nie potrzeba. Wszyscy padli? No. Wszystko pod kontrolą, Eder jak zwykle. Tank niesamowity. Ale... Nie wiem czy... Nie no, ja padałem wcześniej chyba. To nie był pierwszy raz, tak mi się wydaje. Osobiście... 3 razy padłem. No, to była ciekawa walka. Co my tu mamy? Perełki, jakieś rzeczory... O, ogrza krew. To się pewnie przyda. Może do tej jaskini to ja jeszcze nie będę wchodził. Najpierw pójdę do miasta gdzieś tam odpocząć. Było zabawnie. Zwiedzę resztę i będziemy kończyć. Tu już pewnie nic nie będzie. Tu jest jakaś droga w górę. Jaskinia. Dokąd to prowadzi? Keep an eye out.
Donikąd. A, to jest po prostu droga, którą przyszedłem. Tylko tak jakoś dziwnie... Ta ścieżka prowadzi, nie wiem, dokąd. Donikąd. Jakiś kamieniołom tu był, czy co? Okej. I'm ready. Albo do tej jaskini, no. No ale myślę, że tu zakończymy. Of course. Wypadało... no pewnie pójdę do miasta. Potem pewnie pójdę do tej jaskini, może... Pójdę, dam radę. Ja nie dam rady. A potem zapewne pójdziemy poszukać Persoka wreszcie. Który gdzieś tam zaginął. Mam nadzieję, że to jest w tych czarnych błoniach. Chyba, że w questie mi coś napisało. Długie łowy. Las z ostatniej wizji. Na północ od bliźniaczych wiązów. No to chyba i tak nie. Nie, dobrze. Nie. Sorry. Bliźniacze wiązy są tu, więc niestety. Przeprawa przez Jeleni Brud? Nie. Pewnie gdzieś tu jakiś nowy obszar się pojawi. No ale dobra. Wypadałoby kończyć. Niech no się wyjdę z tych... Upierdliwe są te drzewa, tak zasłaniają. Bliźniacze wiązy. Może wreszcie. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.